Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek. Dzisiaj mam dla Was recenzję czterech wentylatorów od firmy Fractal Design. Będą to Venturi HP14, Venturi HF14, Dynamic GP14 oraz Silent Series R3. Zapraszam. Ok, na początek omówimy sobie każdy z wentylatorów. Pierwszy będzie Fractal Design Venturi HP14 High Performance Computer Fan. Wentylator przede wszystkim przeznaczony na chłodnice i radiatory. Mamy tutaj duże łopatki, które powinny wytworzyć odpowiednie ciśnienie statyczne, żeby powietrze przeszło przez finy. Mamy bardzo fajne otwierane pudełko. Tutaj mamy najważniejsze technologie opisane i sam wentylator. Bardzo fajnie się to prezentuje. Mamy oczywiście jeszcze wypisane, co dostajemy. Są to cztery śrubki, rozgałęźnik typu Y oraz gumowe narożniki. To jest bardzo fajna sprawa. Możemy zamontować w miejscu 120 mm. Tutaj mamy oczywiście dane techniczne, rozmiar 140 mm. Zoptymalizowany pod wysokie ciśnienie statyczne. Mamy tutaj 4-pinowe PWM, FDB łożysko, 3 lata gwarancji, 150 tysięcy godzin żywotność i 210 gram waga. I teraz sobie otworzymy. Mamy te gumowe narożniki. Cztery śrubki montażowe. Rozgałęźnik typu Y, 4 pin PWM. I sam wentylator. Tak się prezentuje nasz wentylator. Mamy oczywiście te szerokie łopatki, o których wspominałem. Mamy także wymienne gumowe narożniki. Kabel jest długi i opleciony. 4-pinowy PWM. Na każdej łopatce znajdziemy także trzy wcięcia, które mają redukować hałas. Ogólnie ten wentylator jest wykonany z bardzo dobrej jakości plastiku. Jest taki matowy. Bardzo dobrze to wygląda i zaraz pokażę Wam, o co chodzi z tymi gumowymi narożnikami. Mamy cztery takie gumowe narożniki i możemy je w taki sposób wymienić. Tak to wygląda i w tej chwili mamy montaż 120 mm, czyli jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, wielki plus za to. Jeśli nie mamy miejsca na wentylator 140 mm, no to po prostu zmieniamy narożniki i możemy wentylator zamontować w miejsce o mniejszym rozstawie montażowym. Następny wentylator to Venturi HF14. Jest to wentylator zoptymalizowany pod jak największy przepływ powietrza, high air flow, i ma trochę mniejsze obroty maksymalne, czyli 1200 RPM. Przede wszystkim ten wentylator będzie nadawał się do obudów, bo tam jest potrzebny większy przepływ powietrza. I jeszcze zerkniemy, tak samo otwierane pudełeczko. Najważniejsze informacje, podgląd na sam wentylator i tak, dostajemy cztery śrubki montażowe, adapter, który redukuje nam maksymalne obroty wentylatora, żeby był on jeszcze cichszy, oraz także cztery wymienne gumowe narożniki i same dane techniczne. 140x140x25, czyli standardowo, zoptymalizowany pod wysoki przepływ powietrza. Mamy tutaj już tylko 3-pinowe, bez PWM. Łożysko FDB, 3 lata gwarancji, żywotność 150 tysięcy godzin i waga 202 gramy. I przejdziemy sobie do opakowania. 4 śrubki koloru czarnego. 4 gumowe narożniki.
Mamy nasz adapter do obrotów, też opleciony bardzo dobrze. I mamy sam wentylator. Tak się prezentuje. Widać, że mamy o wiele więcej już łopatek. Są one innej konstrukcji i innej wielkości, aby wytworzyć jak największy przepływ powietrza. Mamy także gumowe narożniki. Już nie będę pokazał, jak to działa, bo w HP 14 pokazałem, na czym to polega. Przewód jest opleciony, długi, jak wspominałem, 3-pinowy. Także mamy tutaj łożysko FDB. Jeszcze na tak fajnie to wygląda według mnie. Fajnie jest to zrobione. Mamy także na każdej łopatce od strony wewnętrznej trzy wcięcia, które ograniczają hałas. Jakość jest wykonania naprawdę bardzo dobrze, tak jak Venturi HP14. Z bardzo wysokiej jakości plastiku jest to wykonane. I to wszystko z zamówienia tego wentylatora. Przechodzimy do następnego. Dynamic GP14, czyli wentylator, który jest tak jakby po środku między wysokim ciśnieniem statycznym a wysokim przepływem powietrza. Także mamy pokazane zdjęcie tego wentylatora. I niestety pudełko już tutaj nie jest otwierane. Jest to bardziej budżetowy wentylator i na pudełku też już trochę tutaj zostało to wszystko zmienione. I dane techniczne, rozmiar 140, zoptymalizowany, no, pod każde zastosowanie. Hydrauliczne łożysko, czyli też już tutaj jest inne, gorszej jakości od serii Venturi. Trzypinowe wejście. Żywotność 40 tysięcy godzin. Oczywiście kolor black. Jeszcze są dostępne do kupienia kolor biały. 1000 RPM to są obroty wentylatora. 68,4 CFM to jest przepływ powietrza w CFM-ach, a w metrach sześciennych na godzinę jest to 116,2 i ciśnienie statyczne 0,71 i hałas 18,9. Teraz zobaczymy, co mamy w samym opakowaniu. Oczywiście cztery śrubki montażowe. I jeszcze sam wentylator. Spróbuję go wyjąć. Jest nasz wentylator. Jest trochę podobny do Venturi HP14, ale te łopatki już są trochę innego kształtu, szerzej od siebie rozstawione. Jakość wykonania jest nadal bardzo dobra. Z bardzo dobrej jakości plastiku te wentylatory są wykonane. Nie mamy już tutaj gumowych narożników. Tutaj nie ma antywibracyjnego montażu. Mamy jednak dalej wcięcia w wentylatorach po wewnętrznej stronie, które oczywiście redukują hałas. Sama ta naklejka już na łożysku jest inna. Też trochę okrojona. I tak jak wspominałem, to jest taki kompromis pomiędzy ciśnieniem statycznym a przepływem powietrza. Ten wentylator powinien się sprawdzić bardzo dobrze w obudowach, tak samo na chłodzeniach. Zobaczymy, jak jest w praktyce. Jeszcze warto tutaj wspomnieć, że Dynamic GP14 jest montowany w obudowie Fractal Design Define S. Ja mam taką właśnie obudowę. Dwa wentylatory są tam zamontowane, tylko że są koloru białego i są bardzo ciche. Jestem bardzo z nich zadowolony. I przechodzimy teraz do ostatniego wentylatora. Fractal Design Silent Series R3. Budżetowy wentylator. Pudełko też także jest budżetowe, z, tak można powiedzieć, ekologicznego kartonu. Jest to wersja z białymi łopatkami. I oczywiście rozmiar 140. 1000 RPM to są obroty. Łożysko Rifle. Trzypinowe wejście do zasilania. Długość przewodu to 350 mm, 155 gram waga i żywotność 400 tysięcy godzin.
Przepływ powietrza 56,1, w metrach sześciennych to jest 95,3, ciśnienie 0,87 i 21,6 dB to jest głośność. Teraz przejdziemy do samego wentylatora. Co znajdziemy w środku? Śrubki montażowe, nadal w kolorze czarnym. Tutaj widać przewód i sam wentylator. Jak widać, biało-czarny. Bardzo fajnie wygląda. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 łopatek. Są one takich trochę mniejszych rozmiarów od GP14 na przykład. Nie mamy także antywibracyjnego montażu wymiennych narożników. Nie mamy także żadnych wcięć w łopatkach. Jest to po prostu najzwyklejszy wentylator. On kosztuje chyba 30 zł. Sprawdzimy, jaka jest jego wydajność w porównaniu do tych droższych wentylatorów. Jakość wykonana jest naprawdę bardzo dobra. Plastik są bardzo dobrej jakości. Absolutnie nie ma się do czego tutaj przyczepić. Teraz powiem, w jaki sposób wentylatory będą testowane. Wydajność będzie testowana na chłodnicy od chłodzenia wodnego Fobua 280V2. Wentylatory będę testował na takich samych obrotach w konfiguracji push oraz pull. Osobno to i osobno to. Zobaczymy, jakie są różnice między tymi trybami. Głośność będę mierzył zawsze, jak wentylator będzie zamontowany na chłodnicy, żeby oddać jak najbardziej rzeczywistość, z odległości 30 cm. I to wszystko co do metodologii testów. I teraz zapraszam Was już na testy.